Ludek 111 Line Kinema Presents Przygody Serwismena Część pierwsza. W rolach głównych występują bezimienny jako Bezio, Xardas jako Xeon, Wieśniak numer 38 jako Esteram, blerreee miał miał hał heul blerreee. O już jestem, spoko, a więc od początku. Jestem bezimienny, w tym filmie gram rolę Bezia, jestem tu zastępcą Xardasa, czyli Xeona, on siedzi i pierdzi w stołek, ewentualnie coś czyta, co ostatnio zdarza mu się coraz częściej. Ja muszę donosić różne rzeczy i itemy do różnych gostków, ale co tam, ważne, że jeszcze płaci, ja dostaję pensję około 3000 jenów, za tyle byłem w stanie wyremontować mój skromny pokój, a raczej gabinet. Kurde, właściwie dał mi tylko komnatę na strychu, sam ma wielkie pomieszczenie, w którym trzyma swoje rzeczy, tam pozwala mi przechowywać za kratami tylko jedną skrzynkę z moimi itemami, hehehehe. No ale co tam, ważne, że dostaję kasę, teraz tylko to się liczy w tym złodziejskim kraju mohehe. O już dochodzi ósma, muszę do niego pójść, a on da mi zadanie, pewnie będę musiał zabić miliard stworów moim kiepskim mieczem. Na szczęście wilki mam na hita hehehehe. Puk puk, jestem, strzałeczka szefunciu, dobrze się spa, zamknij się i zamknij drzwi, ale zamknij się. Zwykle o tej porze mam jakiegoś questa, w istocie, hehehehe. Więc tak, musisz zanieść książkę pewnemu farmerowi. A co to za książka, przygodowa? Nie pytaj o tytuł, bo i tak ci nie powiem, zresztą nic ci nie powiem, idź już, albo nic nie dostaniesz. Ale ja chcę wiedzieć chociaż dokąd mam iść. Prosto, prosto, pierwsza w lewo, tam stoi wieśniak, to on. Muszę jeszcze wziąć sprzęt. Bo przecież sprzęt to podstawa. Chrup chrup, chrup chrup, turlu turlu trzask trzask budu. Chrup chrup, chrup chrup, turlu turlu trzask trzask budu. Kurde, chociaż go tu ukryłem, to ten głupek się włamał i mi połowę ukradł. Zamknij się. Okej, okej, hehehe, mam sprzęt, więc już idę. Na razie szefu, zamknij się. Aha i wychodząc zamknij drzwi, bo mi po nogach wieje. Okej, boże, ale on jest dziwny, przecież w tej wieży nie ma nawet drzwi. Dziwne, zamknij się. Czy ja to powiedziałem na głos? Kic kic patataj. Wrrrrrrrrrr, oż ty głupku, i ty pod moim domem zagryzasz biedne mrówki i motyle, nie wspominając już o chrząszczach, I kill you, hehehehe. Okej, gdzie ja jestem? Z mapy wynika, że muszę iść w tę stronę. No to idę, ale tu wiocha panuje, normalnie jak na Ukrainie, tylko, że tam nie chodzą owce po ulicy. Ekhem, dzień dobry, yo, siema ziom, kto śmiał mi przynieść moją książkę pod tytułem? Nie pamiętam, coś z farmerem, albo rolnikiem, mam ją, czekaj, ma tytuł, co rolnik o komputerze wiedzieć powinien, o Boże, tragedia, ale co tam, nasz klient, nasz pan, więc masz, i, 38 jenów się należy. Nie mam. No dobra, mogę spuścić cenę do 37, ale wtedy Xardas się wkurzy. Zamknij się. Dobra, dobra, już nic nie mówię. Nie masz kasy, więc wracam do domku. Hehehehe, ale frajer, nie ma kasy. Buuu, yo Xardas. Wiem, wiem, mam zamknąć drzwi, ale właściwie to ich nie masz. Zamknij się, Bezio. Wykonałeś questa? Nie, koleś nie miał kasy, to źle. Ale następnym razem zabij go, bo mnie wnerwił, spekował mnie w tibi, rurowali na dragach, wbili się do miasta i dragi mnie spekowały. No co ty grasz w tibie? Zamknij się, musisz wykonać nowego questa. To ten koleś oniku, Mikap dopuścił się tej wstrętnej zbrodni. Masz tu mapę, on jest na niej zaznaczony. Kurde, to pewnie on ukradł kawałek mapy. No to teraz naprawdę mnie wnerwił, hehehehe. Ale figiel, zamknij się, musisz znaleźć ten kawałek mapy. On stanowi dla mnie wartość sentymentalną, no to idę, siema szef, zamknij się, jeszcze tylko odwalę mój taniec szczęścia. No co? Życzę powodzenia.
I zamknij drzwi, ale zamknij się, Boże. Ale mam kłęsta. Muszę pójść mniej więcej tutaj. To daleko, ale nic. No to pobawię się teraz w Splinter Cella, hehehehe. Ale do tego trzeba by zapuścić jakiegoś bita. No to jazda. Sorry, to nie to. No a teraz lepiej? Czy wykonałeś questa? Ha, i to podwójnie. Znalazłem zagubiony fragment mapy i zabiłem Ike. Pasuje? Zamknij się, ale muszę przyznać. Jestem z ciebie dumny. Hehehe. Ci idioci ani razu nie zobaczyli mnie, ani nawet mojego cienia. Hehehehehe. Dostałem ocenę misji 100%. Hehehehe. No tak tylko, że w Gotiku nie ma cieni. Są tylko takie kółka. Ale co tam? Ważne, że ci się udało. No to już jest niestety koniec, ale na koniec trzeba puścić jakąś wiochę. Roll another blunt. Yeah. La la ta ta ra ra. La ta ta. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high.